Nosimy się do Miechowa. Sala domu parafialnego, a tu ostatnia próba przed popołudniową prezentacją pasji, pasji śpiewanej. Pan Andrzej Grudzień, od prawie 30 lat organista, absolwent muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przygotowuje od wielu lat artystyczną prezentację pasji. Jest to pasja według świętego Mateusza i skomponowana muzyka przez księdza Tadeusza Miazgę. Kim są chórzyści, uczestnicy tego religijnego spektaklu? Chórzystami są miechowscy parafianie, nauczyciele, lekarze, studenci, uczniowie, no i emeryci. Barbara Tarko od 2003 roku w chórze parafialnym. Tadeusz Zawartka od 1978 roku. Był wtedy tylko męski chór. Po prostu zamiłowanie do muzyki i do śpiewu. Andrzej Gugała, śpiewam od 1999 roku. Każdy z nas robi to, co po prostu lubi, a jeżeli przy okazji może chwalić Boga, to myślę, że to jest jak najbardziej pozytywne zjawisko. Młodzi mężczyźni w chórze to nie jest często spotykane. No cóż, młodzi to może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście ma pan rację, młodzi mężczyźni do chóru, że tak powiem, się nie za bardzo ogarną. Tutaj u nas, jak łatwo zauważyć, jednak, że tak powiem, ta starsza młodzież i spotykamy się bardzo często, nie tylko na próbach. Rzekł im namiestnik, cóż tedy złego uczynił? Ale oni tym więcej wołali, mówiąc: Niech będzie ukrzyżowany. To jeszcze próba, ale za kilka godzin już wykonanie i zupełnie inna akustyka, zupełnie inna sceneria. I inny nastrój, bo przede wszystkim masę ludzi i chór wtedy w innym napięciu występuje. Nastrój to wprowadza wnętrze tego sanktuarium. No to jest najbardziej podniecające raz w roku. Coraz częściej spotykamy obcych ludzi w kościele, czyli po prostu pielgrzymki, które nawiedzają bazylikę. Te uroczystości Wielkiego Tygodnia Paschy przeżywamy tutaj u nas. Co roku śpiewamy pasję. Raz jest to pasja według świętego Mateusza. Właśnie śpiewamy na zmianę pasję według świętego Jana, również kompozycji Tadeusza Miazgi. My zwykle naszą pasję śpiewamy na chórze, a więc wyżej, nad parafianami i nad pielgrzymami. A więc może presji takiej publiczności się nie czuję. Niemniej jednak moment jest bardzo podniosły i wszyscy to przeżywamy. No, jeżeli chodzi o ten śpiew i motywację tego, no to właśnie, że nasza świątynia jest nazwana drugą Jerozolimą i tą właściwie bardziej mobilizuje wszystkich, zarówno chórzystów, jak i uczestników tej liturgii. Bądź co bądź zobowiązuje te 800 lat historii naszej świątyni. Jest uciecha nawet dla mnie, że z nowymi ludźmi inaczej się podchodzi do każdego wykonania. Inne osoby, inne głosy, inne barwy głosu. No trzeba trochę inaczej przygotowywać. No i samo to, że tu się treść pasji, sens śpiewanych słów nie zmienia. To jest wszystko na chwałę Boga i przeżywamy tak, jakby to było po raz pierwszy. Andrzej Grudzień i jego chórzyści, wykonawcy pasji, która będzie zaprezentowana dziś po południu w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Z Miechowa żegna Państwa Jan Stępień.